Cześć, witajcie, jestem Chudy, oto PES 2020 demo. Tak wiem, wyszło już parę dni temu, trochę spóźniony jestem z tym wszystkim, ale co, nie było mnie. I to jest takie moje pierwsze wrażenie z PESa. Chyba co roku robiłem, nie? Demo PESa. Nie wiem, czy 19 robiłem, ale poprzednich chyba robiłem. Porównywałem to później z demem FIFA. Zobaczymy, co to będzie. Podobno ludzie sobie bardzo chwalą tegorocznego PES-a. No zobaczymy. Mamy zespoły, znaczy zawsze w demie są bota licencjonowane. Nie wiem jak to będzie w pełnej wersji, bo z tym PES zawsze miał problemy. Oczywiście mamy Juventus, który no do PES-a trafił na wyłączność. W FIFA Juventusu nie będzie. No na pewno trochę zaboli. No ale zobaczymy, co tam się wydarzy. Może później coś? No kto wie, kto wie, kto wie. Dobra, zagram sobie Arsenalem. Czemu nie? Przypadkiem to wybrałem, ale okej. Zobaczmy. Gameplay. Nie jestem regularnym graczem PES-a, dlatego mogę się tutaj trochę gubić. Okej. Taki skład jest taki dość. Okej, czy my możemy jakoś napastnika? Może ten Mandzukić? No, nie bardzo. Dobra, skład jest okej, nie ma co kombinować, to jest tylko demo taki. Mecz, żeby zobaczyć jak się gra. FIFA ostatnio trochę grałem, więc mniej więcej to poczucie mam. Zresztą FIFA 20, o FIFA 20 już się nagadałem dużo na live'ach. To był ten, wieży, czekam z niecierpliwością głównie na ten tryb. Nie, on się jakoś tam inaczej nazywa, ale chodzi o tryb FIFA Street. To mnie najbardziej do FIFA 20 przyciąga. No i mam nadzieję, że to wyjdzie, że ten brak Juventusu aż tak nie będzie bolał. No ale PES walczy. Z roku na rok coraz lepiej. Kupowanie licencji trochę brudna zagrywkę, no ale ładnie, ładnie to wygląda już na wejściu. No a PES zawsze tutaj twarzami PES zawsze wygrywał z FIFA. Nie ma co. Grafika jednak trochę inny styl, tak jak zawsze. Ale całkiem ładnie to wygląda, musicie przyznać. W ogóle nagrywam trochę w inny sposób, mam nadzieję, że jest całkiem okej. Okay. No potestujemy sobie to demo, to tam wiecie, na luziku. A potem no serię z FIFA 20 obiecałem. Ciekaw jestem jakie tryby będą związane z tą uliczną piłką. Mam nadzieję, że to się nie ograniczy tylko do szybkich meczy, że coś z online pod tym względem pokombinują. Wątpię, żeby to już do futa weszło, chociaż może, kto ich tam wie. Zobaczymy. Dobra, to już nie ma co oglądać, po prostu gramy. Jak się w PES-ie przewijało? Czy jakoś inaczej to przewijało? Tak jest, dokładnie. Okej, okay, jakieś tam porady. No i pierwszy gwizdek, czas kopnąć piłkę i o! Na razie okej. Okay. Całkiem przyjemnie. Dłużej niż w FIFA trwa dołożenie nogi zawodnika do piłki przy podaniu, ale to tak zawsze chyba w PES-ie było, mam wrażenie. Niestety wszystkich mechanik PES-a nie znam, ja wam tu sztuczek wielkich nie porobię, więc mogę sobie tak tylko ocenić te podstawowe rzeczy, jak na przykład strzał. Nie wiem, jaki to jest poziom trudności, ale na pewno nie jest wysoki tutaj rywale. Z pewnością nie chcą zrobić mi krzywdy i piłki też. No niekoniecznie chcą odebrać tą piłkę. Nie wiem, czy nie ma przesterów, może trochę jeszcze przyciszę ten mikrofon. O, może tak. A to może dobrze, że jest dość łatwo, bo możemy sobie przetestować, chociaż teraz tutaj Zil ładnie zabrał mi piłkę. Wycofał się daleko. A zobaczmy, jak z odbiorem. Jak pressing tu działa? Czy pressing tu działa tak samo jak w FIFA? Chyba tak. Chyba tak, dobrze. O. No, odbierz. Walczy dziennie, no.
rzut wolny był dla Arsenalu, nic im z tego nie wyszło. Zobaczmy, może teraz jakaś akcja ze strony Juventusu jest dybała. Mandzukic do Matuidiego, Matuidi, tam wybiega Cristiano Ronaldo, Ronaldo w polu karnym, zejście na prawo, no to miało być zejść na prawą nogę, w FIFA raczej by się to udało, to przyzwyczajenie, jednak teraz dośrodkowanie ładne. Co za strzał, dyba, nie, to nie dyba, ale ładna próba, zobaczmy powtórkę. Tutaj dośrodkowanie i strzał, no, wysoko nad poprzeczką. Co mogę powiedzieć po prawie całej pierwszej połowie? No jest inaczej niż w FIFA. W niektórych momentach to naprawdę wygląda dość, no, bardziej realistycznie niż prezentuje to Electronic Arts. Ale mam wrażenie, że w takich kluczowych momentach podbramkowych trochę brakuje tej dynamiki zawodnikom. Tutaj wiadomo, przy takim powolnym rozgrywaniu to okej, jest wszystko fajnie to wygląda. Wiadomo, PES-to. Czy trochę wolniej i Mandzukic teraz! Jeszcze raz! No nie. Trochę się plątam, ale do czego dążę? W normalnych meczach, wiecie, jak jest sytuacja pod bramką, wszyscy się rzucają, to są takie szybkie ruchy tych zawodników, żeby tylko tą piłkę odebrać albo jakoś zatrzymać tą akcję. Tutaj miałem, no nie aż tak dużo takich sytuacji, ale w tych co były odniosłem wrażenie, że to się dzieje w takim jakby zwolnionym tempie. No nie wiem, może druga połowa nam pokaże coś innego, ale póki co tak to dla mnie wyglądało. O nie. Nie ma Pawlu, dobrze. Chciałbym bramkę zdobyć. Odybała, dobrze. Będzie zagrać do Mario Mandzukicia trochę za mocno. Ten mecz dość szybko się toczy, więc chyba nie ma co tutaj robić żadnych cięć. Sobie cały obejrzymy. Chyba zagramy jeszcze jeden. Zagramy Bayernem. Żeby zobaczyć obwzorowanie Lewandowskiego, bo wiecie. Polacy i tak dalej. No, warto zwrócić uwagę. Zresztą mamy Szczęsnego, który wygląda całkiem nieźle. No, wiadomo. To zawsze była mocna strona PES-a. Chociaż no, FIFA już przyciągnęła tych fanów i raczej gracze nie są tak chętni do zmiany trybu. Zresztą Ultimate w FIFA jest zdecydowanie lepiej zrobiony i bardziej potrafi przyciągnąć niż ten odpowiednik w PES-ie. Kluczowe. Dybała teraz z ostrego kąta. Nic z tego, niż drożdy. Właśnie chyba zawsze było trudniej zdobyć te bramki, nie? FIFA się strzelał na pałę i jakoś to było. Może to na plus. Jak to woli. I teraz główka Mandzukicia trochę nie zgrał się z piłką. Mi się wydaje, że i tak mimo wszystko, nawet jeśli PES w tym roku okaże się dużo lepszy pod względem rozgrywki, to i tak więcej graczy pójdzie w FIFA. To nie jest tak łatwo teraz kogoś wyciągnąć. PES królował, jak nie było trybów online, grało się, w ogóle ludzie internetu tak nie mieli, grało się samemu z komputerem jakąś karierkę albo z kolegami gdzieś czy coś. Wtedy tak, wtedy PES był wyżej, ludzie sobie to bardziej chwali, że się lepiej gra i tak dalej, i tak dalej. No ale od jakiegoś czasu już PES się trochę chyba zatrzymał w miejscu. FIFA wprowadziła naprawdę dobre tryby rozgrywki online. No i jest jak jest, nie? Spróbujmy. Jestem stąd Ronaldo uderzać. Jak się to zmienia zawodnika? To. Ronaldo. O.
To nie pyknie. Raczej. O, to zdecydowanie pykło. O czym ja to mówiłem? No, FIFA już zebrała tych fanów, nie? Już nawet ludzie narzekają co roku na tą grę, a i tak ją kupują, także no. I zdecydowanie się lepiej ogląda mimo wszystko na jakimś YouTubie, Twitchu i tak dalej, więc... PES naprawdę ma niesamowicie ciężkie zadanie, jeśli chce... Znowu o kurde, stracimy bramkę, znowu przecimy FIFA. I to jest robota na lata, gdzie no na pewno EA Sports nie pozostanie w miejscu. FIFA mu nie tak wygra, mimo wszystko. PESa sobie wiadomo, można pyknąć sobie w demko. Czy kupię pełną wersję? Zastanawiam się nad tym, może nie od razu, jak już będzie tańsza. Takie cebulactwo polskie. Bo ja wiem, że i tak w to nie będę grał. Zresztą w ostatnim filmie mało i tak grałem. Kariera w PESie. Chwaliłem sobie karierę w PESie, ale jakoś tak nie grałem. Nie? Zresztą coś się tak nie oglądało. Co robiliśmy chyba bramkarza w PESie. To się w miarę oglądało. No ale jednak tam i tak czegoś brakowało. Za wolna chyba też trochę była. I tak to... To ma swoje plusy i minusy, nie? Każda z tych gier. Gadam trochę bez sensu, bo się skupiam trochę na grze, trochę na gadaniu i w pewnym momencie głupie wątki mam wrażenie. I to takie niespójne jest, ale no myślę, że wiecie o co mi chodzi. Mniej więcej. Wygramy sobie jeszcze jeden meczek. Tam coś może skrócimy bardziej. Bo co chciałem powiedzieć, to mniej więcej powiedziałem i teraz mogę jedynie drążyć dookoła cały czas ten sam temat i damy właśnie chyba... Nie, nie damy meczu, dobrze. Select team, ok. Bayernem na Barcelonę może on. To jest wszystko okej, okay. No i co? Czyżby... Że nie no, FIFA chyba tak ma szerszą bazę zespołów, nie? Te mniejsze ligi ma też i tak dalej. Dobra. Polecimy. Okej. Okay. No tak chyba będzie na Jas Arenie wszystko, to jest jeden stadion w demie tym razem. O. No, pokażcie mi Roberta. Na szybko. Przecież chyba tam był, przy Boże, czy nie? O, Messi. Messi dobrze wygląda. W FIFA, tak te jego brody nie widać. Że jest taka większa, w FIFA jest tak inaczej trochę zrobiona była. No nie wiem, dobra. I tak będę grał w FIFA, no ja to wiem. Chyba, że naprawdę bardzo ten tryb FIFA Street zawiedzie. Ale wątpię, nawet że tak... Jestem na to tak napalony, że nawet z komputerem będę cisnął przez jakiś czas i się bawił tymi sztuczkami, tą grą. Także coś się z tego na pewno będzie pojawiało. A wierzę, naprawdę wierzę w nich, że oni to jakoś ciekawiej rozwiążą i z tym trybem będzie można się jeszcze jakoś bardziej pobawić. Tiki taka, wow, dobre. No dobra. Nie, chociaż może do gry ze znajomymi ten PS byłby taki fajniejszy. Już moi znajomi też, bardziej FIFA teraz. PS się grało, ale w 8 na przykład. 6. Dobra, trzeba strzelić bramkę i to jest moje zadanie na ten mecz, także widzimy się przy jakiejś ciekawszej akcji, żeby to Robert strzelił najlepiej. Robert teraz, no nie, no nie. A no i jak wiadomo co roku w PS-ie na plus to, że nie da się tak zraszować tej bramki łatwo, jak w FIFA, że jednym zawodnikiem mijamy wszystkich. Tutaj bardziej trzeba poklepać realistycznie. I teraz miałem wrażenie, że jednak ta dynamika może jest. Może gdzieś tam przypadkiem takie wrażenie złe odniosłem. Teraz dośrodkowanie ze skrzydła. Coman przyjął na klatkę, uderzył. No i mamy 1-0 dla Bayernu Monachium. Kingsley Coman. Okej, pokażcie mi Roberta z bliska. On się tu przyjdzie cieszyć? Coman dobrze wygląda. Neuer? Neuer jak Neuer. Się tak samo chyba wygląda. Nie ma Roberta. Jest Robert! Lewandowski, zasłonięty. Nie, no wiadomo. Wiadomo, że będzie dobrze wyglądał, no. Po prostu chciałem strzelić bramkę. Najlepiej jeszcze Robertem strzelić. Może coś się jeszcze uda w tym meczu skleić. Dobra, podanie do Lewandowskiego, będzie sam na sam z bramkarzem. Robert Lewandowski po ziemi i Polak zdobywa bramkę. Świetnie. No mi się jednak ten...
model rozgrywki PES-a chyba delikatnie bardziej podoba. No, co też nie jest taka różnica, że przeważy, że o, teraz będę grał w PES-a. No, jak mówiłem wcześniej, to nie to jest główny. Ej! Aż jeszcze raz tego Roberta, on chyba źle wygląda. Zobaczmy powtórkę. Lewandowski ładnie tutaj gonił go trzech obrońców Barcelony, ale nie daje rady. Nie no, tu z tej strony okej. Tak się przyjrzałem, w końcówce tej kastenki jakoś tak. Dziwnie ta twarz Roberta wygląda, co? Nie wiem, jakoś pamiętam, że z FIFA chyba lepiej. No to już ocencie w komentarzach. Tak jakoś. Jakby mu brakowało paru kształtów w tej twarzy, miałem wrażenie. Dobre podanie tutaj, czy jeszcze. No, to jest to właśnie niedoświadczenie w grze w PES-a. Wow, jakie zagranie ładne. Lewandowski, próba z główki, nic z tego nie wyszło. Trochę zamieszania to było w polu karnym. Koman Lewandowski. Lewandowski ładnie! Taką puścił sprytnie tą piłkę i zobaczymy jeszcze raz jego twarz. Przyjrzyjmy się, bo dla mnie coś z Robertem tutaj jest nie tak. Ter Stegen zdenerwowany. Zobaczmy powtórkę, jak pięknie to Lewandowski zrobił tutaj. Koman Lewandowski oddał do Komana. Koman ponownie do Lewandowskiego, który spokojnie podkręcił. No Ter Stegen był blisko sięgnięcia tej piłki, ale jednak powiedzmy, chyba mu obrońca zasłonił dokładnie, nie widział tego. Rzucił się nie przed siebie, a przewrócił się właściwie w miejscu i trochę mu brakło. Teraz najważniejsze, przyjrzeć się zmianie. Chodzi Vidal na boisko. Okej. Lewandowski spalony. Momentalnie odgwizdany przez arbitra. No był, ewidentnie. Lionel Messi, może dajmy się popisać Messiemu. Zobaczymy, co on tutaj potrafi. Podał do Suareza, ten oddał. Strasznie słaby strzał. No i mamy doliczony czas 2 minuty. I co mogę powiedzieć? Krótko podsumowując, w porównaniu do poprzedniego PES-a gra się dość podobnie, może trochę lepiej, nie pamiętam już, bo też grałem tylko na początku. W porównaniu do jakiejś 15, 16 gra się o wiele lepiej, w tamte grało się naprawdę dość słabo. Lewandowski zdjął koszulkę. Dziwną tą twarz ma. Daje. No ale dobra, nie wnikajmy. Co jeszcze? O tyle no. Ja sobie na pewno jeszcze w tą grę trochę pogram teraz, bo nowość. Jakieś tam odświeżenie, składy chyba w miarę zaktualizowane. Ten mecz już trochę lepszy był, prawda, nie? Brameczki jakieś padły w końcu. Dobra, skip całkowity się przyciskiem robi. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Jeszcze wejdźmy jeszcze do menu. Tam był tryb online, czy demo oferuje mi rozgrywkę online? Tak jest chyba. Ale ja nie chcę grać. Dobra, ja nie chcę grać. Ja sobie jeszcze pogram jakieś szybkie mecze, potestuję te zespoły. Pobawię się pewnie Messim, zobaczę jak on tutaj się porusza, bo teraz nie mieliśmy okazji za bardzo go dostrzec. Bo w FIFA, jak się gra Messim, naprawdę czuć, że jest Messi. Jak się gra Ronaldo, to też czuć, że to jest Ronaldo. I tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, coś się tu zepsuło. No, więc ja sobie to potestuję, to już tak na własną rękę. A wam dziękuję za uwagę i co? Widzimy się w demie FIFA, co nie? Za miesiąc pewnie. No chyba FIFA jakoś pójdą wychodzić demo. Pewnie we wrześniu będzie dopiero, no zobaczymy. A nie, no pewnie się coś z GTA na kanale pojawi. Tak planuję, bo teraz jeszcze przez tydzień jestem w domu, później znowu wyjeżdżam, ale no jeszcze jest jakiś jeden odcinek z GTA, pewnie może dwa nagram w tym czasie. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.